Na program zaprasza sponsor Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu. Producent mleka zagęszczonego gostyńskiego z magnezem. Przez dwa dni w hali sportowej gostyńskiego liceum królowała kobieca piłka nożna. Swoje umiejętności prezentowały dziewczynki podczas halowych Mistrzostw Wielkopolski U9, a dzień później na boisko wyszły ich starsze koleżanki, łamiąc stereotypy, że to wyłącznie męski sport. Myślę, że łamiemy te stereotypy i tutaj z czystym sumieniem jak równy z równym, tak? Nawet czasami, kiedy są upadki, wstajemy i walczymy dalej. Tak? Pierwszego dnia imprezy przy ogromnym dopingu trenerów i rodziców padło ponad 250 bramek. Za każdą z nich organizatorzy przekazali 4 zł na konto Zuzi Suleckiej z Piasków. Dzień później na boisku rywalizowały już dorosłe kobiety, reprezentując 8 klubów kobiecej piłki nożnej. W chwili obecnej jest 20 zespołów w trakcie rozgrywek od Ekstraligi do czwartej ligi. Faktem nie jest to być może porażająca ilość, aczkolwiek jest to właśnie też wynik wcześniejszego bycia w cieniu piłki kobiecej. Myślę, że tak naprawdę o wzroście znacznym, jeżeli chodzi o popularyzację, o drużyny, o kluby, o ilość zawodniczek, możemy mówić od wieku orliczek, młodziczek, gdzie tam widać, że ta popularność piłki wzrasta. I choć piłka nożna kobiet cały czas pozostaje w cieniu męskiego grania, to coraz więcej dziewcząt chce uprawiać ten właśnie sport. Kilka lat temu to jeszcze było to tak, że jak grałam w piłkę, to chłopacy się śmiali, że dziewczyna gra, ale no jak strzelałam bramki, to już później pokornieli i mieli większy respekt. Dużo osób nie wierzyło tak jakby w to, że kobiety mogłyby grać na wysokim poziomie, a jednak pokazujemy na boiskach, widać, można teraz obserwować, jest coraz więcej transmisji, można zobaczyć, jak dziewczyny fajnie grają w piłkę. Dziewczyny grają coraz lepiej, coraz lepsze jest wyszkolenie techniczne. Coraz lepiej zaczynają funkcjonować i funkcjonują akademie oraz kluby, jeżeli chodzi o organizację piłki żeńskiej. A dlaczego kobiety wybierają piłkę nożną? W każdej wolnej chwili starałam się grać, ponieważ lubiłam, tak? Było to moje jakby hobby, tak? I zostało mi to do dzisiaj. Także gdzieś to boisko jest w moim sercu. Piłkę nożną grał tata, grał brat, grał dziadek też. No i po prostu chcę udowodnić niektórym ludziom, że piłka nożna to nie jest wcale sport tylko dla mężczyzn, że kobiety także potrafią grać w piłkę. W sumie od małego, od dzieciaka grałam i z bratem, i tata mnie zabierał na boisko i po prostu tak jakoś to w krew weszło. Organizatorami wydarzenia w Gostyniu był Wielkopolski Związek Piłki Nożnej oraz Powiat Gostyński, a partnerami Stowarzyszenie Grabonuk Razem i Klub K Respekt Krobia.